Siema dziewki, witamy was w kolejnym programie Gotuj z Bieciem! Ta 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 ta. Kochani, dzisiaj zapraszamy was w przepiękne okoliczności przyrody na Mazury, bo zabieramy nasze dziubki gdzie? Zabieramy, brawo Zyzio, zabieramy nasze dzióbki dzisiaj na piknik, no ale na ten piknik musimy przygotować coś pysznego. Dzisiaj pokażemy wam kilka bardzo prostych przepisów, takich idealnych do zabrania ze sobą na piknik, na przejażdżkę rowerową, na wycieczkę górską, czy na przykład na wycieczkę nad jezioro, proszę bardzo. Albo na plażę. Albo na plażę, dokładnie. Słuchajcie, dzisiaj przygotujemy paluszki chlebowe, sami je zrobimy. Zrobimy dzisiaj pyszne gofry. Kto robi najlepsze gofry na świecie? Babcia! Na świecie? To będą gofry z przepisu babci Tereski, a na koniec zrobimy szalone, kolorowe, owocowe szaszłyki, które również zabierzemy ze sobą. Słuchajcie, no to co, zabieramy się za pracę? Tak! No i super, słuchajcie, my sobie wcześniej przygotowaliśmy już ciasto drożdżowe. To jest ciasto, na które przepis znajdziecie na naszym blogu, jak wpiszecie sobie przepis na bułeczki drożdżowe. To jest bardzo prosty przepis, więc nie będziemy go teraz po raz kolejny wam pokazywać. Znajdźcie sobie ten przepis. I teraz uwaga, wydzielamy sobie ciasto. Proszę ja bardzo, ja dam moim dzióbkom. Proszę, to dla ciebie. No tobie też dam, oczywiście. Proszę, to dla ciebie. Nie, Zyzio, robimy paluchy. Uwaga, robimy coś takiego. Zaraz też dostaniesz. Zobaczcie, robimy, rolujemy, rolujemy. Ja nie umiem. O, tak się robi. No dokładnie tak, Zyzio, bardzo dobrze. Zobaczcie. Możesz też po stole. Wszelkie... Mogę tak zrobić? Możesz, oczywiście, wszystko. Zobaczcie, rolujemy sobie ciasto w ten sposób. Te paluszki wychodzą naprawdę bardzo chrupiące, pyszne. A z czym my je zjemy? Te paluszki. Ja z czekoladą. Ja też z czekoladą. Nie. I serkiem. No właśnie, zjemy je z serkiem, słuchajcie. Ej, zrobiłem. Zjemy. I teraz uwaga, jak mamy takiego palucha, to go skręcamy we własnej osi. Tak, w ten sposób. O tak? Tak, zobacz, teraz kręcimy, takiego kręcioła robimy, kręcioła, kręcioła. A mam, i układamy. Ja mogę teraz zrobić kółko. No zrób. I układamy go na papierze do pieczenia i bierzemy kolejną porcję. Masz pączka? O, super, no to kładź. Zrobimy też pączkę. Brawo. Pączkę. Proszę, to dla ciebie jeszcze kawałek. Słuchajcie, takie paluchy chlebowe możecie posmarować, sobie białkiem i na przykład posypać gruboziarnistą solą albo na przykład sezamem. Cukrem też można. Takie paluchy wrzucamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Na 20 minut wychodzą takie pyszne, chrupiące paluchy, które super smakują na przykład z takim serkiem kanapkowym mini. Ja natomiast najbardziej lubię ten ogórkowy, słuchajcie. To są serki, które idealnie nadają się na piknik. Są malutkie, łatwo się je przełamuje, mało miejsca zajmują w plecaku. No i są pyszne. Nasi chłopcy bardzo je uwielbiają. Więc, mama, dziurki zrobiłem. Układamy sobie teraz Mogę drugie? Proszę bardzo. Mogę ten. Możesz ten. Możesz ten. Układamy sobie nasze paluchy chlebowe. Słuchajcie, no to co? Kończymy nasze ciasto, wrzucamy do piekarnika i zabieramy się, kochani, za przygotowanie gofrów. Nasze paluchy chlebowe są już w piekarniku, to teraz zabieramy się za kultowy przepis babci Tereski na gofry. Z czym lubicie jeść gofry? Kto wie? Kto powie? Ja z czekoladą. A ja lubię z serkiem od Mikołaja. Z serkiem od Mikołaja, słuchajcie. U nas w domu jest taka historia, że jak wiecie, miecie jest niejadkiem. I żeby go przekonać do nowych smaków, na przykład do takiego serka kanapkowego mini Hochland, wymyśliliśmy z Jankiem coś takiego, że codziennie do naszej lodówki ten serek podrzuca Mikołaj. I jak Miecie będzie codziennie zjadał taki jeden serek, czy to z kanapką, czy to właśnie z takimi paluchami, czy na przykład z gofrem, to Mikołaj na koniec przyniesie co? Prezenty! I co przyniósł? Przyniósł? No przyniósł. W tym roku przyniósł prezenty, więc chyba działa, słuchajcie. Umówmy się, rodzice niejadków zrobią wszystko, żeby przekonać ich do jedzenia, a ten serek ma naprawdę fajny, naturalny smak i pasuje do wielu przekąsek. No dobra, zabieramy się teraz, uwaga kochani, za przygotowanie naszych gofrów. W końcu podzielimy się tym przepisem, słuchajcie. Więc i teraz jaja. Zaczynamy od jajek, ja dokładnie. Poczekaj, Mieciu, powiem tylko. Musimy oddzielić żółtko od białek. No, rozbijaj jedno i mi od razu podawaj, bo trzeba oddzielić to. No, rozbijaj. Mocno. Jeszcze? O, już? Chodź. Dobra. Uwaga, to może tu zrobimy białeczka. Uwaga. To jest moje. Poczekajcie. To moje jajo. Ej, bo zepsujesz. Moja kolej. Mama. No. Dobra, i teraz daj mi. Teraz ja. Ale słone. Poczekaj. Ale spróbowałem. Bo już nam wpadła skorupka. Słuchajcie. Ale to nic. Ale to nic. Ja myślę, że gofry ze skorupką to też są pyszne, jak myślicie. I teraz uwaga.
musimy, na razie białka odstawiamy na bok. A możemy w tym pomóc? Oczywiście, będziemy miksować razem ze mną. O. Miecio wsypuje, a Zyzio miksuje. Możemy się tak umówić? Tak. Trzymaj mikser. Mam spróbować? Możesz spróbować. Poczekaj, Miecio spróbuje. Poczekaj, Zyzio, ja włączę. Mogę? No próbuj. Tu mamy, słuchajcie, cukier. Tego, tu mieliśmy 4 jajka, rozdzielamy je. Tutaj mamy 3/4 szklanki cukru i jeden cukier wanilinowy. No, wrzucę, wsypuj. Miecio, poczekaj, Miecio, wsyp. Wsyp tutaj cały cukier. Wsypuj, wsypuj, wsypuj. A teraz, Zyzio, ja ci włączę, no. No. Nie. Zyzio, poczekaj, bo za mocno. No, rób. No, bierz. Gotowanie z dziećmi jest nieprzewidywalne. Prawie wszystko przed chwilą wylaliśmy razem z Zygmuntem. Dobra. A ja. Teraz uwaga. Miecio, ty wlejesz mi mleko. Mleko. Tu mamy, wie. Kochani. A gdzie trzy... to jest mleko? Mleko od krowy. Tu mamy, kochani, 3/4 szklanki mleka. Tu mamy, kochani, pół szklanki oleju. Oleju, dokładnie. I tutaj mamy szklankę. Taką klasyczną szklankę 250 ml wody gazowanej. Dobrze, Zyzio, zaczniesz od oleju, dobra? Na początku, Miecio, wlewam mleko, proszę. Ja miksuję, tylko powolutku, poczekaj. No, wlewaj. Poczekaj, jeszcze chwilę. Mama, jak się zmiksuje, to mogę spróbować? Teraz, Zyzio, no. Mogę teraz, mama, spróbować? Nie, bo tu są surowe jajka, nie wolno tego próbować. Dopiero po upieczeniu. No, wlewaj, Zygmunt. Dobrze, tak. Powolutku, powolutku. Pomogę ci? Nie, nie pomógł. Okej. Miecio? Tylko wodę. Dobrze, wodę. Ty zaraz będziesz sypał mąkę, dobra? No, wlewę tylko powolutku, powolutku, powolutku. Woda gazowana sprawi, że gofry będą chrupiące. I teraz to. Poczekaj, musimy topier wmiksować. Poczekajcie, chłopcy. Nie, ja sobie dam. Poczekajcie sekundkę. Ja mam gangreno. No miecze. Dobrze. Wszyscy już wiedzą, kim jest Mieczysław w naszym domu. Ale słuchajcie, taki... tutaj mamy 2,5 szklanki. Ale mamy to wsypuje. Dobrze. Tu nie, mamy... ja. Tutaj mamy 2,5 szklanki mąki tortowej, przesianej przez siteczko. I jedną łyżkę proszku do pieczenia. Chłopcy, dobrze, będziecie wsypywać to razem. Troszkę nie, mieć. Nie, dobrze, nie to ja wsypuję. Trochę. Dobrze, Zyzio. Dobrze. Ja. Zyzio, tylko bardzo cię proszę, żebyś zrobił to powoli, ok? Ale jak trochę, Zyzio. No, Zyzio. Potem będziemy. Poczekaj, ja cię troszkę obniżę tutaj, żebyś widział. Chodź tutaj. Tylko błagam, nie wysyp poza miskę, dobra? Troszeńkę. No, syp. Troszeczkę. Troszeczkę. Do, o, bardzo ładnie, poczekaj. Poczekaj, jeszcze nie widzę, że chwilę wsypię. No, wsypuj. O! Poczekaj, 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 Zyziu. Wsypaj, Zyziek. Nie! Nie! Zepnuliśmy! Największa radość, kiedy dzieci mogą się zepsuć. Dobrze, już, koniec. Dobrze, słuchajcie. Teraz, kochani, co po plecach? Mam cię podrapać? Gdzie cię drapię? Ale czerwimy najpierw, okej, tato? To weź go podrap, Mietek. Czekaj. Dobra, teraz zaczynamy. Już cię nie swędzą plecy? Czy może teraz ja jeszcze mam podrapać? Tak? Ja mam podrapać? Czy jest dobrze, panie Zygmuncie? Nie. Ale to się nagrywa? Ciągle? Ej, tata, zrobisz tak w drugim filmie, bo to jest miecie? Czy nie? Tak, taki gororo wszystko. Włączamy już, słuchajcie, gofrownicę. Gofrownica nam się grzeje, a my musimy teraz sprawić, żeby nasze gofry były puszyste. W tym celu zmiksuję teraz białko. Na sztywno. Ale ja pomogę. I połączę moją masę, którą przygotowałam przed chwilą. Tu mam 4 białka z tych wcześniejszych jajek i połączę to po prostu z tą masą. Wymieszam już łyżką, a nie mikserem, bo to jest bardzo ważne. I będziemy piec gofry. Tak? Tak. Dobra.
Ej, mogę pomysłować białko. Poczekaj, ja tylko zacznę, bo widzisz, co się dzieje. A, jak chlapie! No. Wypijemy mamie miksturę. A to psucie, psucie jest najfajniejsze? Tak! Miksujemy białeczko. Ananas, ananas! Możemy miksować? Przyroda mnie zaatakowała. Ale... Cza, 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 cza. Baby shark, tu, tu, ru, ru, tu, baby shark, tu, tu, ru, ru, tu, baby shark. Baby shark, tu, tu, ru, ru, tu, baby shark, tu, tu, ru, ru, tu, baby shark, tu, tu, ru, ru, tu, baby shark. Mami shark, tu, tu, ru, ru, tu, mami shark, tu, tu, ru, ru, tu, mami shark, tu, tu, ru, ru, tu, daddy shark. I mamy zmiksowane. Tak, mamy zmiksowane. Przez to, że moje dzieci wcześniej użyły łapek do miksowania tej mikstury, a nie umyliśmy. I teraz spróbujemy. To masa nie ubiła nam się idealnie na sztywną, ale myślę, że i tak nam wyjdą. Jeżeli będziecie mieli sztywną masę, to na pewno będzie idealnie. Teraz uwaga, przekładamy jedno do drugiej. Mamy przełożoną masę, zobaczcie naszą piankę. Przełożyliśmy i teraz uwaga, chochlą wystarczy to wymieszać. Ja tu mam chochlę. Tylko wiesz z czym. Zobacz. Mogę też tak zrobić. Zaraz wam pozwolę. Kochani, jeżeli okazałoby się, że wasze ciasto wyszłoby za gęste, zaraz wam pokażę, jaka konsystencja powinna wyjść. O taka właśnie, o taka. Jeżeli by się okazało, że jest trochę za gęste, to po prostu dodajcie więcej wody gazowanej. Ja powiem tak, a jakie, i teraz jakie ciasto nam wyszło, ja tak powiem, a ty powiesz puszyste, a ty powiesz pachnące. Nie puszyste. Dobra, powiesz puszyste. A ja pachnące. Dobra, trzy, cztery. No dobra, dzióbki, i jakie ciasto nam wyszło? Puszyste. I pachnące. Pachnące. Jeszcze raz zapytam. Ej, zobaczmy, gdzie jest pachnące. No, puszyste i pachnące. Dobra, trzy, cztery. No dobra, dzióbki, zobaczcie, takie ciasto nam wyszło. Jakie to ciasto jest? Pachnące. I? Puszyste. Bardzo dobrze, zobaczcie. No, jeszcze raz, dobra. To powiesz jeszcze raz, chodź. Ukradł mu kwestię, słuchajcie, to jest okay, bardzo... Ja po niego idę, przerwijmy. Przerwijmy. Kochane dzióbki, konflikt zażegnany, no to zabieramy się za smażenie gofrów. Jedną taką łyżkę, tak na oko. Jasne. Dobrze, to chodź, teraz ty będziesz wlewał. A potem moja kolej pozwoli. Dobrze, troszkę więcej musimy wlać. Chodź, Sydzio, bierz łychę. Dasz radę wlać tutaj? Dasz radę tutaj wlać? No, wlewamy. A szybko. I moja kolej. Dobra, poczekaj. Musimy to rozprowadzić. Musimy to rozprowadzić. Uwaga, zamykamy. Jak się upiecze mama, to będzie moja kolej. Dobrze, uwaga, pieczemy. Jak to się robi, to teraz będziemy drugi składnik robić. Teraz możemy robić nasze szaszłyki, słuchajcie, bo nasze gofry się pieką. Naszego, ale pachnie. Słuchajcie, jak na deptaku nad morzem pachnie goframi. Ale pycha. Pachnie cudownie, co? Teraz robimy szaszłyczki, kochani. No, już mam paluszki. Którą chcecie foremkę? Proszę bardzo, kochani. Wybieracie ja sobie foremeczki. Ty biorę motyle. Dla mamy. Serduszko mamy, rybkę. Nie, ja biorę... Co bierzesz? Serduszko. Serduszko, cudownie. A ja motylek dla mamy. Dobrze. I teraz... A ja serduszko. Teraz uwaga. A teraz dajemy kroimy sobie jabłuszka w ten sposób. Dajemy szaszłyki, tak? Dajemy szaszłyki, dokładnie. Kroimy sobie jabłka w plastry. Ale pachnie, czujecie dzióbki. Czujecie dzióbki, jak to pachnie? To jest niesamowite. Mogę teraz ja? Dobrze, bierz sobie... Nie, nie, nie. Na początku wycinamy sobie kształt. Ja na przykład wytnę sobie serduszko. A ja mogę ten wielki, wtedy się zmieści. No, bierz. Patrząc. Serduszko? Butterfly? Mmm. Kochani, nie martwcie się o resztę owoców, bo z reszty owoców po prostu zrobimy koktajl. O, jest. Zobaczcie, ja już mam serduszko i nakładam na mój patyk. Super, pokaż.
Pięknie! Idealny! Ale to mi się zobaczcie, podoba. Dziubki, jaki piękny motylek. Tato! Zobaczcie. A co ci... teraz mogę... Nie, to zaraz to... zrobimy nowy, Zuzio. Żeby nam się nie kłamał ten nasz motylek. Ale jest piękny. I patrzcie, tato. Te, twój jest cudowny. Teraz może rybkę wytniemy. I teraz do tego... Zobaczcie. Truskawki. Wytniemy sobie rybeczkę. O, to moje. Może to być moje. Swoje, oczywiście, kochanie. Wycinam rybkę. Patrzcie, mama, patrz. Tak, jestem królem. Z tej strony truskawki, co? Tak, o truskawki. Tak, zrobimy. Z melona zrobimy jeżyka. Z melona zróbmy jeżyka, tylko przeplatajmy za każdym razem truskawką. Będzie to ładniej wyglądało. O. Teraz melona, jeżyka, proszę. Poproszę jeżyka. I na sam koniec to jeżyka będzie truskawka. Ale tak. Tak. To się tak mi się spodoba. Zdarzać się częściej? Tak. Dlatego ma truskawka spodoba. Bierzemy sobie jeżyczka, zobaczcie. Ciach. Ale ładny, jaki ładny. No. Patrz. Zobacz, jaki ładny. Ej, może być taka teraz malutka. Teraz motylek. Teraz motylek. I zobaczcie. Kończymy naszą. Mama. I patrzcie na niego, wolny jabłko. I mamy kolejnego szaszłyka. Dobra, kochani, zabieramy się za posprzątanie tutaj i zabieramy się za piknik. Przygotowanie do piknika. No i słuchajcie, co? Pozostało nam tylko spakować się na piknik. Zobaczcie, nasze paluchy są gotowe. To jest wersja dla Miecia, czyli bez niczego. Nasze paluchy chlebowe. Zobaczcie, wyglądają obłędnie. To są paluchy z solą i siemieniem lnianym. A tutaj mamy, słuchajcie, paluszki. Paluszki, które zrobiłam z gofrów. Pocięłam je na wąskie kawałeczki, dzięki czemu bardzo fajnie się będzie jadło razem z serkiem kanapkowym. Pakujemy wszystko, słuchajcie, do naszego koszyka, pakujemy nasze paluchy. No i oczywiście co? Pakujemy nasze serki. Mieciu, ty oczywiście śmietankowy, a ja wezmę taki z ogórkiem i koperkiem, a dla taty weźmiemy taki ze szczypiorkiem. Bo tata lubi. Tata lubi bardzo. Zabieramy nasze serki na piknik. I co, zabieramy też dzióbki na piknik? Tak!